Jaki jest cel życia? Mamy tu coś do załatwienia? I w ogóle o co w tym biega? I dlaczego żarcie ze śmietnika jest o wiele lepsze? Zobacz świat z psiej perspektywy i poznaj sens życia najlepszego przyjaciela człowieka. Niezwykła historia niezwykłego psa. Pełna miłości, przyjaźni i uśmiechu. Dla mnie wszystko zaczęło się od chłopca. Na imię miał Ethan. Bailey, 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 Bailey. A ja? Bailey, 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 Bailey. Nie! No weź, Bailey, skup się! O co mu chodzi? Oddawaj, oddawaj! Ethan i Bailey są nierozłączni. Let's Bailey! Bawiliśmy się tą piłką całymi dniami. Ethan to uwielbiał. Czasem trzeba było go podkręcić. Sorki, to nie ja, to tylko pies. Tak, jasne. Jaki pies, taki pan. Spędzaliśmy razem każdy dzień. Wyrywają sobie żarcie? Nic tu nie ma. Lata mijały, a ja wiedziałem, że mój czas z Ethanem się kończy. Dobry piesek. Do zobaczenia. A potem? Niespodzianka. Wróciłem. Gdzie jest ten Dings? Jestem słuczką? Dobrze, dobrze. Miałem nowy cel w życiu. Znowu byłem psem akcji. I znowu. I znowu. Hejka. Z każdym nowym życiem uczyłem się czegoś nowego. Znam tego gościa. Gdzie ty to znalazłeś? Dobra, gotów? Leć! Próbowałem zrozumieć to wszystko, co widziałem. Czy jest jakiś sens tej mojej wędrówki? Jak się ma do tego Boczek? Jeśli mogę cię lizać i kochać, to mam cel w życiu. Przyjdź i zobacz, jak skończy się ta psia historia. Wszędzie chodzisz z tym psem, zastępuje ci dziewczynę, czy co? Pies ma z ciebie polewkę. Psy się nie śmieją. Ale śmieszne. Był sobie pies w kościerskim kinie od 11 marca. Zapraszamy.